No to pomówimy dzisiaj o tym na co nie byłem ja przygotowany, na co ty nie byłeś przygotowany wchodząc w dorosłość. Przy okazji powiemy sobie o pewnych formach zaradczych, jak sobie poradzić z niektórymi problemami. 12 rzeczy przygotowałem, 12 takich myśli, które są trochę depresyjne, a trochę podnoszące na duchu, mam nadzieję podnoszące na duchu i wspierające i przy okazji mam nadzieję, że sobie w komentarzu pogadamy o tym wszystkim. Ale zanim zaczniemy, warto pamiętać o tym, żeby dowozić rzeczy na czas i nie odwlekać. Razem z moją książką, moim kursem, pożegnaj prokrastynację, będzie to łatwiejsze. Linkuję do pakietów w obniżonych czasowo cenach w linku w opisie. Gorąco polecam. Ja nazywam się Leszek Cibor, a ty słuchasz podcastu Dobra Zmiana. Miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze i pomówimy dzisiaj o rzeczach, które nas szokowały kiedy wchodziliśmy w dorosłość. Lecimy. No więc, na co nie byłem gotowy i prawdopodobnie my wszyscy nie jesteśmy gotowi, wchodząc w dorosłość? Ja przygotowałem 12 rzeczy, możesz dodać w komentarzu swoje. Bardzo chętnie poczytam, na co nie byłeś gotowy, wchodząc w tą dorosłość i, i odkrywając poszczególne etapy, levele, nie wiem, jak to y, lubisz określać, Pierwsza rzecz. Życie może zmienić się z dnia na dzień. Jak jest się dzieciakiem, to jest to tak nieoczywiste i tak surrealistyczne, że to życie się zmienia z dnia na dzień. No ale zacznijmy od najgłupszej rzeczy, od wypadków. Miałem taką sytuację w 2015 roku, albo 2014, chyba to było 2015 rok, Złoty Potok, w pobliżu Częstochowy. Jechałem na konferencję. Akurat była niedziela, był ranek. Byłem niedospany po sobocie, albo to była sobota. Jakoś tak. W każdym razie cały mek polega na tym, że jechałem dość niewyspany samochodem. Wiozłem moją narzeczoną, przyszłą żonę i koleżankę. Jechaliśmy na konferencję. Obie dziewczyny siedziały po mojej prawej, moja narzeczona siedziała po mojej prawej, a koleżanka siedziała po mojej prawej z tyłu. akurat skręcałem w lewo. Na małym skrzyżowaniu w złotym potoku, bo minąłem ośrodek kursowy, ośrodek szkoleniowy, do którego zjeżdżaliśmy i prawdopodobnie przytrafił mi się mikrosen, czyli taki moment, w którym dosłownie miałem zaciemnienie przed oczami, a skręcałem w lewo, zerkałem na GPS-a, gdzie mam dalej pojechać. I zupełnie mi umknęło spojrzenie do przodu. A być może spojrzałem, ale po prostu nic nie widziałem. Ale za przeciwka jechał bardzo szybko rozpędzony sów, a ja akurat zacząłem, zajechać, zajeżdżać w stronę, także prawa strona samochodu była odsłonięta na pędzącego przez wioskę suwa. No, i całe szczęście suw lekko odbił, nie uderzył bezpośrednio, w moją narzeczoną, bo uderzył w prawe drzwi samochodu. No i. Przetrącił mi cały, cały silnik, wszystko z przodu, wylądował w rowie. No, generalnie kraksa była naprawdę olbrzymia, spora. Na szczęście nikomu specjalnie nic się nie stało. Miałem tam wybitego palca, jakieś tam drobnostki, auto oczywiście było do kasacji. Natomiast miałem dosłownie tydzień później takie obsesyjne myśli, że mogłem zabić moją narzeczoną i moją koleżankę, bo no one były po tej prawej stronie, gdyby. Sów wbił się bezpośrednio w samochód, I, i te obsesyjne myśli były tak natarczywe, że dosłownie wpadałem w aż taką panikę. No, nie mogłem spać. Musiałem sobie z tym jakoś poradzić, przetrawić. I, I potrafiłem sobie po tym wydarzeniu wyobrazić, jak to jest, kiedy ktoś przeżywa jakieś tragiczne wydarzenie, czy hipotetyczne tragiczne wydarzenie, czyli taki ma stan wysokolękowy, atak paniki dosłownie. Od tamtego czasu wiem. Mniej więcej co to jest i jak bardzo obsesyjne są to myśli i silne i takie ściągające człowieka w dół, że wystarczy wystarczył ułamek sekundy i życie zmieniłoby się o 180 stopni. Tym bardziej, że parę miesięcy później moja ówczesna narzeczona, no, zaszła w ciążę i mieliśmy dziecko i jak o tym sobie teraz dopiero pomyślę, że jedno takie małe wydarzenie mogło zmienić życie kompletnie, odmienić 100%. A ile takich wydarzeń przytrafia się, które odmieniają życie ludziom? Odmieniają nie hipotetycznie, właśnie nie, że mogło się przytrafić i, i powoduje to u mnie stres. No, dzieje się bardzo wiele i to mówimy o wypadkach, ale mówimy też o chorobach. No, życie może się zmienić z dnia na dzień i nie będzie często w tym dorosłym życiu też nikogo do asekuracji. Jak jest się dzieciakiem, no to ma się tych rodziców, którzy gdzieś tam te upadki nieprzyjemne sytuacje, w jakiś sposób próbują asekurować, na tyle ile mogą oczywiście, dla dziecka to jest z reguły wystarczające, no i o pomoc trzeba też będzie prosić, to jest taka kolejna rzecz, która gdzieś się tam w tej dorosłości pojawia, jak to, o pomoc trzeba prosić, ona nie jest nadana, nie, trzeba o nią zadzwonić, prosić, domagać się, nie zawsze zostanie dostarczona w taki sposób, w jaki, w jaki tego oczekujemy, w jaki to potrzebujemy, ja wiem, że to brzmi oczywiste, że życie może się zmienić z dnia na dzień, ale jedna głupia decyzja, jedno głupie rozstanie, jedno głupie słowo, jedna głupia awantura za daleko, jedno głupie tupnięcie nogi za daleko i może nagle wszystko zmienić się o 180 stopni i w ogóle wymknąć się nam spod kontroli. Druga rzecz, która jest takim super, super rozczarowaniem, no to jak się miało tych 17 lat, siedzenie przed kąpem 7-8 godzin było fajne. No nie? Jak się ma 30 par, siedzenie 8 godzin przed komputerem, fa do fajnych rzeczy nie, nie należy. Tym bardziej, jeśli na tym komputerze robisz rzeczy pod tytułem Excel, tabelki, pisanie dziwnych maili, nieprzyjemne rzeczy, mało przyjemne rzeczy. Tak czy inaczej, nawet wtedy, no, 8 godzin przed komputerem po prostu jest trudno usiedzieć. Drobnostka, ale zaskakuje. W zasadzie jako nastolatek zupełnie się nie spodziewał, że. Siedzenie przed kompem może być niefajne. Ale trzecia rzecz. Trzecia rzecz jest znacznie głębsza. I na początku brzmi dziwnie, ale ja to po prostu wyjaśnię, odpakuję. Nikt nie wie, co robi. To jest takie zaskoczenie, że, że w ogóle masakra. Jak jest się dzieciakiem, to obserwuje się dorosłych, którzy z taką dużą pewnością siebie robią rzeczy i mają dom, mają dzieci, mają pracę, mają samochód, wiedzą, gdzie pojechać, mają... Plany, planują sobie wakacje, robią jakieś oszczędności. Przynajmniej z odległości obserwuje się niektórych dorosłych w taki sposób i sobie myśli, no, mają to wszystko poplanowane, po porobione. Prawda jest taka, że każdy improwizuje. I to każdy improwizuje ad hoc. Improwizują się też nawet plany. Jakby samo, samo pchnięcie się do tego, żeby wykreować plan na dany rok, na dany urlop i tak dalej, jest też pewną formą. Odruchu. I my działamy takimi odruchami, takimi odruchami, które zostały zaszczepione w nas za dzieciaka, bo jest mało klarownych instrukcji, jak robić pewne rzeczy. To, co mówią do nas rodzice, to, co robią z nami rodzice, jest pewnym planem dla nas, odruchów właśnie. Działamy instynktownie. Na zasadzie wydaje mi się, że tak powinno coś wyglądać. I masz, m, m, ja miałem przez lata takie poczucie, że wiele ludzi wie, co robi, i ma jakiś plan na swoje życie, ale tak po prawdzie nikt nie wie, co robi. Co więcej, przerażające jest, jak w wielu obszarach ludzie są bardzo niekompetentni i świetnie udają, że są kompetentni, ale jak bardzo niekompetentni są. I to w miejscach pracy bardzo często wychodzi: jak menadżerowie markują jakieś rzeczy, a oni nie wiedzą, co robią. No. Nawet jak przejdą jakieś szkolenia, to i tak działają impulsami, odruchami, wydaje mi się. Ludzie są niekompetentni, ale przede wszystkim nikt do końca nie wie, co robi. Wszystko to jest jedna wielka improwizacja, pewien chaos, z którego próbuje się gdzieś poskładać jakieś poszlaki. Z reguły te poszlaki odkrywa się patrząc wstecz, no ale patrząc wstecz, analizując pewne wydarzenia. Hmm, Ciężko jest kreować nowe metody postępowania. To trochę jak właśnie z taką psychologią wychowawczą. Że rodzice często nie wiedzą, co robią, nie mają zielonego pojęcia. I czytają jakieś poradniki, i one gdzieś tam może odrobinę modyfikują ich zachowania, ale i tak każdy improwizuje. I, i działa w ramach pewnych impulsów i odruchów, które próbujemy delikatnie okiełznać. No ale chodźmy dalej. Czwarta rzecz. W tym kontekście syndrom oszusta jest prawdziwy. Syndrom oszusta naprawdę istnieje i to jest takie. To jest coś takiego, że możesz być w czymś naprawdę dobry i, i umniejszać sobie. Dosłownie odruchowo zaniżać swoje kompetencje. Żyć w przeświadczeniu, że zaraz cię ktoś wyprzedzi albo upokorzy, jakby zgasić. Nie? A syndrom oszusta jest bardzo kłopotliwy, bo, bo jest zakorzeniony gdzieś w kompleksach. Poczuciu niższości, tego, że zostaliśmy wychowani, że właśnie ci dorośli, którzy zawsze im nam się wydawało, że oni wiedzą, co robią, ich ocena jest jak, jak wyrok sądu. Że po prostu, jak ktoś nas ocenia, że robimy coś źle, niedostatecznie dobrze, to dla nas jest to po prostu nieodwołalne i, i jakby jest no, bardzo ważne. To nie jest takie bardzo istotne. Natomiast. To jest takie poczucie, że też, że wiesz o tym, że jesteś w jakimś obszarze dobry. Wiesz, że, że nieźle sobie radzisz, że na przykład, nie wiem, awansujesz w jakimś obszarze, albo świetnie ci idzie na studiach i skaczesz na doktorat. Wiesz o tym, że dobrze ci coś idzie, że jakiś obszar jest przez ciebie naprawdę obcykany na, na, na super poziomie, na poziomie, gdzie przeciętny człowiek zupełnie nie ma, nie ma zielonego pojęcia, co ty robisz. Ale ty masz przekonanie, że jesteś dobry, ale jesteś jeszcze lepszy w udawaniu, w tym, że jesteś dobry w tym obszarze i że świetnie udajesz. No i to jest syndrom oszusta w takiej pigułce trudna sytuacja do, do poradzenia sobie. Ja mam na przykład olbrzymi problem z akceptacją gratulacji dla siebie. Jak na przykład coś wygram, jak uczestniczę w jakimś, jakimś konkursie i rywalizuję. No oczywiście, tak o pozytywnie rywalizuję, nie jakoś, nie jakoś tam ostro na, na, na zniszczenie kogoś, tylko to jest taka pozytywna rywalizacja. To jeśli coś mi się uda, wyjdzie mi coś, naprawdę dobrze coś zrobię, przygotuję się, wykonam jakąś konkretną pracę, mam później problem i jest to docenione i mam problem z pozytywnym odbiorem tego docenienia. Mam wrażenie, że to jest to jakieś oszustwo, że ktoś mnie wrabia w coś. Czuję się nieswojo, odrzucam w ogóle taką, taką akceptację, ale to mój mózg robi z automatu, to się dzieje tak puch, ja, ja nie wiem skąd się to bierze. Znaczy wiem skąd się to bierze, bo, bo jakby ten temat przepracowałem u siebie, ale syndrom oszusta jest prawdziwy i jest super zaskakujący. Nie jestem dostatecznie dobrym rodzicem i nigdy nie będę. Inni rodzice są zawsze lepsi ode mnie, zawsze lepiej wychowują, zawsze lepiej wiedzą, wiedzą co zrobić, a ja dobrze tylko udaję dobrego rodzica, na przykład. To w dorosłości też jest taka częsta sytuacja. Syndrom szósta jest prawdziwy, jest kłopotliwy, utrudnia bardzo wyniesienie się na, na wyższy poziom. Piąta rzecz. Niezależność. Jeśli chcemy być w życiu niezależni i wolność, wymaga rezygnacji z wielu relacji. I, i tutaj przychodzi taka podstawowa myśl nie. Wszyscy muszą cię lubić. To jest coś, co uświadomiłem sobie, jak miałem 20-21 lat i robiłem już drugi, trzeci konwent fantastyki. Jak robi się coś tak dużego, wydarzenie na. Tam, wówczas to było 500, 700, 1000 osób mniej więcej przyjeżdżało do, do Bielska-Białej na konwenty, które realizowaliśmy. No to będą ludzie, którym nadepniesz na odcisk. No bo jeśli robisz dużo rzeczy to będą osoby, którym będziesz wchodzić w paradę. Komuś się to nie spodoba. Komuś będzie się wydawało, że się rozpychasz łokciami. Żeby być sprawczym, realizując na przykład konwent, zjazd miłośników, nie wiem, duże wydarzenie, duży biznes i tak dalej, no to będą ludzie, którzy spojrzą na ciebie i powiedzą, że ty czyimś kosztem coś robisz, że ty jesteś taki, siaki, owaki, no nie będzie, nie będzie im pasował nie wiem, twój styl komunikacji, styl pracy. Tym bardziej, jak jesteś młodym człowiekiem i wiele rzeczy masz niedoszlifowanych jeszcze. Wiele tych umiejętności miękkich gdzieś tam u ciebie leży, no ale chcesz być sprawczy. No, żeby być sprawczy, no to musisz poprzestawiać pewne rzeczy w sposób, w jaki innym ludziom nie będzie pasowało. I będą cię krytykować. I na początku to było zaskakujące, bo to było takie... Ale ja nie robię nic złego, no nie? Czemu oni mają do mnie wąty? I przejmowałem się tym i, i chciałem się tłumaczyć z tego. Chciałem tłumaczyć tym osobom, ale chwila, przecież nic się nie dzieje złego i, i, i tak dalej. Miałem taki dryk, no ale nie, to jakby tłumaczenie ludziom, którzy z, z bazowo cię nie lubią, jest w ogóle zupełnie bezsensowne. Więc ludzie nie będą, nie, nie wszyscy muszą cię lubić i nie wszyscy będą cię lubić. W szczególności jeśli będziesz wychodzić do przodu, jeśli będziesz wychodzić przed szereg, jeśli będziesz próbować mieć jakąś sprawczość w przestrzeni dookoła ciebie. Ludzie nie wszyscy muszą cię lubić i też nie musisz się im przymilać, nie musisz się im tłumaczyć ze swoich, ze swoich czasem działań, które idą wbrew ich myśli. No nie? To trochę, trochę tak na zasadzie Absolutnie klasyczny przykład w rodzinie, kiedy jesteś młodym człowiekiem i, i rodzi się dziecko, jesteś w związku, rodzi się wam dziecko i starsi mówią, no nie, czy rodzice, czy dziadkowie, że no trzeba ochrzcić, prawda? A ty mówisz, no, no nie, no, ja nie chcę tego zrobić, ale. Ale jeśli tego nie zrobisz, no to oni przestaną cię lubić, przestaną cię akceptować. Tym bardziej, że w rodzinie jeszcze więzy, w ogóle akceptacja w rodzinie to jest jeszcze inny poziom trochę lubienia, czy jakby um, utrzymywania relacji, no ale mogą się boczyć, mogą na to spoglądać krzywo. No, absolutnie klasyczny przykład. I wiele par stoi przed takim dylematem, że jednak by chciała, chciała to zostawić na później, chciałaby ten, ten temat w ogóle gdzieś odsunąć. Bo nie są zainteresowani, nie żyją w taki sposób, no ale dziadkowie będzie, no nie, jest ta presja, gdzieś się tam pojawia, że te wszystkie konfrontacje sprawią, że, że nie będziesz, że nie będą Cię lubić i unikasz konfrontacji. Właśnie ten lęk przed tym, że ktoś Cię nie będzie lu lubiał, sprawia, że unikasz konfrontacji, a jak unikasz konfrontacji, ulegasz, no to oddajesz sporą część niezależności i wolności. Dlatego warto dążyć do tego, żeby samemu dobierać, um, móc samemu dobierać sobie te, te relacje. No i zastanów się, też, jakby to się trochę zero-jedynkowe robi, no nie? Co się stanie, kiedy ci ludzie, yy, którzy sprawiają, że przestajesz być niezależny i przestajesz mieć taką, taką wolność, którą chcesz, i, jeśli oni znikną? Co się stanie z Twoim życiem? Jeśli naprawdę dużo stracisz, no to być może jest jakiś kompromis, na którym możesz pójść. Ale jeśli nic się nie stanie, no, no to droga wolna może. Może w, ten, w, tą, w tą stronę. Ale jest to zaskoczenie. Jest to zaskoczenie, które gdzieś się tam pojawia. Jak już jesteś na, na, nastolatkiem, ale jak w dorosłości to się naprawdę potęguje. I ta świadomość, że nie wszyscy cię lubią w ogóle. No, wow, jaki, jaki szok, no nie? No ale tak jest. Szósta rzecz. Jeśli już jesteśmy o relacjach, to też jest zaskoczenie. Że o relacje trzeba dbać i jest w ogóle zaskakująco ciężko je utrzymywać. W szczególności relacje poza rodzinę, z przyjaciółmi. Bo w dorosłości w ogóle nie ma tak oczywistych miejsc spotkań. To jest szokujące. No. Nie, nie ma podwórka, na które wychodzisz, i sąsiedztwa, do którego idziesz, i kolegi, koleżanki ze szkoły, z którymi się umawiasz nie ma tak oczywistych punktów. Oczywiście współczesną agorą przez wiele wiele lat był Facebook, czyli takim rynkiem spotkań ludzi, do którego wywędrowało sporo relacji, trochę sztucznych, trochę pompowanych sztucznie, bo ja mając ponad tysiąc znajomych na Facebooku, tysiąc chyba sto czy dwieście nawet nawet teraz, ja nie znam większości tych ludzi nawet blisko, być może gdzieś ich tam poznałem. Punktowo, okej, okay, nie, nie mam z tym żadnego problemu, ale chodzi o to, że no, mówimy o znajomych przyjaciołach, ludziach o jakimś kręgu wsparcia. Paradoksalnie przez wy, wypchnięcie tej agory, tego rynku, na którym wszyscy się spotykają, do świata wirtualnego, sprawiło, że ludzie są znacznie bardziej samotni. I tym ważniejsze jest w dorosłości, co yy, dla mnie jest szokiem, nie, nieprzyjemnym szokiem, tym ważniejsze jest aktywne utrzymywanie tych relacji. I takie powiedzenie, że jeśli ty ich nie zaprosisz, jeśli ty czegoś nie zorganizujesz, to prawdopodobnie nikt tego nie zrobi. Często tak jest. Trzeba samemu y, aktywnie utrzymywać te relacje, żeby one nie wygasły. A ciężko jest z ludźmi się umówić w ogóle już po pewnym wieku, y, po trzydziestce, no nie? A w środę macie czas, a w piątek, może w sobotę, i każdy ma coś pozajmowane, porobione, coś robi, albo po prostu odpoczywa, unika kontaktu, być może zamknął się. Chce, chce siedzieć zamknięty w mieszkaniu, ma ciężką pracę, chce odpocząć i tak dalej. Jakby to, to po prostu wyszło gdzieś ludziom z nawyku, ludzie faktycznie samotnieją, jak stają się dorośli, to jest tak konsekwencja, więc o te relacje trzeba dbać. To jest takie zaskoczenie nieprzyjemne, bo samotniejemy, im bardziej starsi się robimy i trzeba to robić aktywnie. Jak nie ty, ty, jak nie ty sprowokujesz, to prawdopodobnie nikt tego nie zrobi. Jeśli wyjdziesz z tego, z tego podejścia, to, to Zachęćcie to do wyjścia do przodu i, i organizacji czegoś sympatycznego, i też do poszukania nowych relacji. Ale siódma rzecz i to też trochę o relacjach, ale takie zaskoczenie, które ja, mo ja mocno to przeżyłem, wchodząc w moją dorosłość że jednowymiarowa siła, czy w ogóle jednowymiarowy atut to nie jest wszystko. Co mam na myśli? No więc, jak, jak sobie tak popatrzymy trochę dychotomicznie, dychotomie nie są może najlepszym sposobem myślenia o, o, o budowaniu siebie, ale często tak jest, że jak jest się nastolatkiem, to dostrzega się swoje silne strony: że jestem dobry w tym, jestem dobry w jakimś sporcie, jestem dobry w czytaniu, jestem dobry w języku jakimś, jestem dobry w historii, jest, lubię to, lubię się to, o wam to robię w czasie wolnym, jestem dobry w graniu i tak dalej. Jakby odkrywamy mocną stronę. Często jest tak, że ta mocna strona jest budowana na jakimś tonie naszej osobowości. I, I jeśli nie poszukamy czegoś kontrastującego, to pozbawiamy się rozwoju w tym obszarze. Co mam na myśli? No, jeśli na przykład rozwiązujemy rzeczy siłą, to najprostszy przykład złością, nerwami to jeśli nie poszukamy w sobie delikatności w dorosłości, to będziemy niekompletni. To będziemy trochę jak dzieci rozwiązywać wszystkie problemy. Bo, bo jakby dobrze jest, jak jest dobrze, ale problemem jest, w życiu dorosłym pojawia się masę problemów. I jednym z tych problemów jest to, że stanęliśmy w rozwoju. Zatrzymaliśmy się w jakimś tam rozwoju, zatrzymaliśmy się w punkcie, walimy głową w ścianę. I rozwiązujemy te problemy poprzez jakiś tam konkretny schemat działania, że byliśmy dobrzy w taki sposób, w tym obszarze, więc w taki sposób próbujemy rozwiązywać problemy. W dorosłości dobrze jest odkryć drugą stronę swojej natury, trochę ją podpieścić, trochę poszukać od innej strony rozwiązania. Jeśli wszystkie problemy rozwiązywałeś czy rozwiązywałaś sama, czy sam, no to poszukaj może pomocy. Jakby z... A jeśli uważasz, że wszyscy są niekompetentni, tylko ty jesteś superkompetentny, no to znowu to jest kolejny problem, jednowymiarowe patrzenie się na, na, na jakąś cechę konkretną swoją być może warto otworzyć się na drugą. I o, o to mi chodzi, żeby dopełniać się, żeby, żeby, żeby zacząć się fajnie rozwijać, dobrze jest takie, ten, w tym takim dualizmie trochę się odnaleźć, to znaczy nie jednowymiarowo podchodzić do rzeczy. Jednowymiarowa siła po prostu to nie jest, to nie jest wszystko. Siła i delikatność. Wtedy Mamy zupełnie nowe rezultaty, mamy zupełnie nowy wymiar funkcjonowania. Jeśli jesteśmy w stanie rozwiązać problem siłowo i delikatnie i mamy ten wybór, to jesteśmy znacznie bardziej elastyczni, znacznie lepiej przygotowani do, do rozwiązywania różnych problemów i, i do, do różnych wyzwań. Więc warto tego poszukać, i to jest zaskoczenie, że, że jeśli jednowymiarowo rozwiązujemy problemy, jeśli jedno, stawiamy tylko na jeden wymiar swojej osobowości, Swoich cech i w jeden sposób od całe, przez całe życie rozwiązywaliśmy problemy, to będziemy zdzieciniali na, na, na dorosłość. Na zasadzie, jakby rzeczy będą nam nie wychodziły, znaczy trudne, skomplikowane problemy dorosłości będą nas przytłaczały, bo wszystko rozwiązywaliśmy zawsze w jeden sposób. I, i też w jeden sposób to jest rozwiązywanie problemów, jest też ucieczką. I to, to jakby taka pogłębiona myśl trochę dla, dla, dla wielu ludzi: często uciekamy. I to też jest forma rozwiązywania problemów, tak? Jakby ucieczka od problemów jest sposobem rozwiązania problemów. Jeśli całe życie uciekałeś i tkwiś w jakimś głupim miejscu w swoim życiu, to być może powinieneś dopełnić tą część swojej osobowości, sposobu rozwiązywania o konfrontację. Nie uciekanie, tylko stawianie naprzeciw. I jakby popatrzeć, jeśli masz dwie opcje: możesz uciec od problemu, albo możesz się z nim skonfrontować, znacznie lepiej. Jesteś przygotowany, Z, w sposób bardziej dojrzały podchodzisz do rzeczy, w sposób bardziej też pragmatyczny, no, większe szanse na, na powodzenie. A jest to zaskoczenie, że jednowymiarowa siła to nie jest wszystko. Ja się tym zaskoczyłem, będąc najmądrzejszym na świecie. Ja miałem takie podejście, że jestem najmądrzejszy na świecie, byłem, byłem strasznie zarozumiałym człowiekiem. dojawiłem 20 mniej więcej roku życia, nie jestem pewien dokładnie gdzie... gdzie to dość płynnie przeszło, ale właśnie musiałem spokornić, żeby zacząć robić fajne rzeczy zespołowo, w zespole, właśnie nie samodzielnie, nie być to się samą, tylko w, w, w większej grupie. Musiałem spokornić i nagle mam opcję. Albo jestem najmądrzejszy dla mnie, dla siebie, albo jestem najmądrzejszy, albo pracuję zespołowo. Ósma rzecz. Lojalność wobec pieniądza jest bardzo krótkowzroczna. To jest szokujące, wydaje mi, się, wydaje mi się dość oczywiste, ale dla wielu ludzi jest tak, że najpierw kasa, 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 a potem dopiero odpoczynek, że wszystkie decyzje, które podejmują, są skorelowane wokół kasy. I oczywiście są sytuacje, w której ludzie nienawidzą swojej pracy i nie mogą za bardzo jej opuścić, bo przerwa w pensji, wyrwa w tym budżecie domowym swoim, no, jest tak. Kryzysowa i dramatyczna. Nie mogą sobie na to pozwolić, przez to muszą pracować w miejscu, którego nie lubią. No ale poszli najpierw do tej pracy tylko dlatego, żeby w ogóle zapłacić rachunki. I tak jakby gdzieś to, to, to takie szalone koło się zamyka. I ono jest bardzo toksyczne, bardzo wymęczające. I warto próbować w życiu, to się odkrywa w dorosłości. Szukać metod, żeby powoli wychodzić z tego. Szalonego kręgu, albo zrobić sobie małą poduszkę finansową, żeby móc poszukać czegoś ambitniejszego, ciekawszego, bardziej zgodnego z Twoją osobowością, stylem pracy, stylem myślenia, stylem działania w lepszym towarzystwie. Być może nawet lubisz samą pracę, którą wykonujesz, ale na przykład towarzystwo ci nie pasuje i chętnie byś zmienił, awansował czy zmienił firmę w tej samej branży, no nie? Jakby skoczył gdzieś bog, ale nie wiem, nie masz pieniędzy na przeprowadzkę do jakiegoś innego miasta, albo jesteś gdzieś tam uwiązany jakimiś kosztami i tak dalej. No jakby jest tysiąc różnych rzeczy składowych, ale chodzi mi o to, że jeśli wyrażasz w swoim życiu lojalność wobec pieniądza i idziesz tylko za hajsem, to to się tak kończy. Wpadasz w taki głupi kołowrotek i ciężko potem z niego wyjść. I warto z niego wyjść. Dziewiąta rzecz, to jest zaskoczenie, Widzimy perspektywę naszych rodziców. Jakby wracają, odbijają się nam echem, odbijają się, jak to się mówi jak, jak kola z komunii. Odbijają się te czkawką stereotypowe powiedzenia naszych rodziców. Gdzieś one wracają do nas. Czasem przyłapujemy się, że, że sami mówimy w taki sposób do siebie, do partnera, do dziecka, jeśli mamy. I zdajemy sobie sprawę, że w Twoim wieku. 30, 30 parę lat, na rdzenicy też byli kurewsko zmęczeni. Byli tak zmęczeni, wszystko ich pewnie bolało, pracowali ciężko, nie mieli czasu dla ciebie, dla dziecka, dla innych rzeczy, albo mieli go bardzo, bardzo, bardzo mało i też podejmowali głupie decyzje pod właśnie wpływem tego zmęczenia, tej improwizacji ciągłej. Oczywiście to, to nie uzasadnia, jeśli doświadczasz jakiejś przemocy czy, czy bardzo poważnego zaniedbania, to nie, nie zmywa tej winy ale to w jakiś sposób powiększa empatię. No bo tak jest, to skonstruowane. Że, że widzisz pewną perspektywę rodziców, której nie miałeś szans zobaczyć jako nastolatek. No robili pod, pod wpływem zmęczenia, odruchowo głupie rzeczy. Ta perspektywa rodziców, no naprawdę, w szczególności jak jest się rodzicem, jest jak To, co rodzice do ciebie mówili, staje się tym, co myślisz. Jakby... W szczególności, jak jesteś dorosły i kopiujesz pewne schematy wychowawcze, to, to jest potem już super kłopot, ale też opiekujesz się samym sobą, bo to nie jest tak, że to jest tylko w perspektywie posiadania dziecka. Ale ty, jako posiadacz siebie, swojej własnej osoby, posiadasz są różne hipotezy, oczywiście psychologiczne, ale i koncepcje. No, mówi się często, że posiada siebie w trzech osobach, że jest się. Ty jako dziecko, ty jako osoba teraźniejsza i ty w przyszłości, czyli twoje, twoje ambicje i, i jakieś aspiracje życiowe. I prowadzisz relacje z tymi trzema osobami, które gdzieś tam są w, w sobie i czasem zaniedbujesz siebie. Nie jesteś dla siebie dobrym opiekunem, ale właśnie małpując trochę takie podejście podejście twoich rodziców, no nie? i to też jest Ciekawa rzecz, no, nad którą możesz się zastanowić, ale to odkrywasz w dorosłości i to jest dość szokujące. I dziesiątą rzeczą, jest szokująca, która jest szokująca, to jest to przemijanie. I to jest ciekawe, bo zacznijmy od takiej najmniej oczywistej rzeczy, że w tym całym przemijaniu, jeśli zastanowisz się nad głosem, który jest w twojej głowie, który często utożsamiamy z sobą samym, z tym, że to jesteśmy my, że to jest nasza osobowość. Niektórzy bardziej uduchowieni nazywają to duszą, że, że po prostu jest to coś w nas i prowadzimy tę relację ze sobą. To głos w naszej głowie za bardzo się nie starzeje. To my fizycznie się starzejemy, ciało nasze się starzeje, ciało przemija. I w tym przemijaniu ja mam jedną taką ciekawą myśl, refleksję, nie wiem czy ona jest kusząca dla, dla słuchających ale często jest tak, że ja czytam sobie że o jakimś tam produkcie, o jakimś jedzeniu, że jedzenie jest zdrowe, prozdrowotne, ale ja sobie tak często myślę, że no, jedzenie nie do końca sprawia, że my zdrowiejemy. To organizm ma te całe funkcje, prawda, leczenia i autoleczenia i tak dalej, natomiast samo jedzenie nie sprawia, że my nie jesteśmy zdrowsi jako taki, czy nie jest, nie jest lecznicze w tym, w tym takim sensie, w sensie stricte, tylko te produkty, one co najwyżej hamują starzenie się, hamują przemijanie, hamują degenerację, która powolutku, powolutku, powolutku gdzieś tam, gdzieś tam się toczy. I to jest trochę taki problem, taka smutna to jest myśl. No, ale trochę tak jest, że nie ma zdrowych produktów, tylko są produkty, które bardziej hamują psucie się nas samych, psucie się naszego organizmu. Ale mi sobie bardzo często to, Oczywiście no, przy największych tragediach, czyli umiera ktoś, członek rodziny, no to, to jest jakaś tam świadomość, ale być może jest troszeczkę nawet za blisko, żeby, żeby to bezpośrednio sobie uświadomić, ale jak umierają aktorzy naszego dzieciństwa, którzy z nami byli od zawsze, aktorzy, nasi lubieni piosenkarze, którymi się wydawało, że zawsze będą, a tu bum. No nie? I potem, jeśli mamy dzieci, to potem będziemy mówili dokładnie tak, jak nasi rodzice mówili: O, pamiętasz tego aktora? No nie, a dla, dla dziecka to była jakaś, jakaś, jakaś prehistoria totalna. A my sobie wspominamy, prawda, jakiegoś aktora, jakiegoś, jakiegoś muzyka, jakiegoś wykonawcę, jakiś zespół, który się rozpadł. Więc to przemijanie też jest szokujące. Jedenasta rzecz, jest zawsze coś do zrobienia. O, to... Klasyk rodzicielstwa zawsze jest coś, zawsze jest pranie do zrobienia. Pranie to jest w ogóle jakaś taka rzecz, która jest do nieskończoności zmierza. Jest to problem, jeśli jest na sali matematyk, ktoś, kto by mógł wyłożyć jakiś, jakiś wzór, to wydaje mi się, że pranie x zmierza do nieskończoności zawsze. Po prostu to jest no tak jest, po prostu tak jest. W domu jest niekoń, niekończąca się lista zadań. Jak się mieszka samemu, to po prostu zawsze można coś zrobić. I teraz sztuką jest w tym całym zamieszaniu, w tej całej wielkiej improwizacji, którą za dorosłości się robi, znaleźć rzeczy, które wyselekcjonujemy, które wybierzemy, które są najważniejsze z tych ważnych rzeczy. Wszystkich. I musimy olać całą resztę. Dla naszego spokoju ducha, dla, dla spokoju głowy, naprawdę. Ludzie, którzy mają zbyt wysprzątane mieszkania, naprawdę nie robią chyba nie mają nic ciekawego w życiu do robienia. Serio. Nikt z podłogi nie będzie jajecznicy jadł. Ale są ludzie, i znam, i kojarzę, i widziałem ludzi, którzy codziennie odkurzają, codziennie zmywają podłogi, mimo że mieszkają sami albo prawie sami. Niewielki ruch jest w tym mieszkaniu, więc też nie zdąży się nabrudzić. Ale oni muszą. Bo, bo nie wiem, bo mają dosłownie jakąś, jakąś obsesję na tym punkcie. Więc warto dla świętego spokoju, dla zdrowego ducha, dla zdrowia psychicznego, umieć z pewnych rzeczy zrezygnować, z pewnych takich spraw obowiązkowych. To one nie są wcale obowiązkowe. I dwunasta rzecz, ostatnia, która jest szokująca, ale jest szokująco. Jest tak wkurzająca, że to jest masakra. Biurokracja jest koszmarna. Nienawidzę biurokracji. Ja, moje pierwsze wykształcenie, jakie zdobyłem, to był księgowy. Więc wiem coś o tym. Wiem dużo o wypełnianiu dokumentów. Wiem o zawiłościach różnych dokumentów. Ale jeśli chcesz coś uzyskać od państwa, chcesz coś dostać, och, Chryste, jak się musisz natłumaczyć, powiadać, prześwietlić, udowodnić, że nie jesteś zieleniem. W szczególności, jak prowadzisz jeszcze własną działalność, to państwo nie, państwo nie lubi ludzi prowadzących działalność, bo Działalność można prowadzić na wiele różnych sposobów i w wiele różnych form i no, niektórym urzędnikom to się bardzo nie podoba. Jest bardzo specyficzne, ale nie mówię tylko o administracji państwowej, bo przecież w bankach też, też jest biurokracja. Jeśli chcesz zdobyć kredyt, to niektóre banki po prostu zadadzą ci najgłupsze pytania na świecie. Wiem o tym, bo, bo staraliśmy się z żoną o kredyt niejednokrotnie w różnych, w różnych sytuacjach i czasem po prostu ja nie wiem, ludzie ludziom zgotowali ten biurokratyczny los, ale jest to szokujące. Jak jesteś dzieciokiem, to, to nawet wiesz, mama cię weźmie do lekarza, czy tata cię weźmie do lekarza, przypilnuje dokumentacji, przypilnuje wszystkiego, przypilnuje wyników badań i tak dalej. Jak jesteś dorosły, to nawet tutaj masz przypilnuj badania, wszystko musi być w punkt, po teczkach, popakowane, żeby się nie zgubiło. A jak się zgubi, to znowu wszystko od początku. A jak masz historię jakiejś choroby dłuższej i tak dalej, to wszystko po prostu są Problemy, które się nawarstwiają i które po prostu szokują. To były 12 rzeczy, które mnie szokowały przy wejściu w dorosłość. Pytanie, jakie ciebie, napisz w komentarzu. Chętnie poczytam, bo, bo potrafią być zaskakujące czasem pomysły albo takie głębsze przemyślenia, które pomogą nam wszystkim mieć jakąś refleksję na temat całego podcastu. No i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.